Sala koncertowa w Jastrzębiu-Zdroju miała być gotowa do końca ubiegłego roku. Tak się jednak nie stało, bo jesienią wykonawca zszedł z budowy. Firma Mostostal Zabrze nie podała wyraźnych powodów przerwania prac. My jako rodzice uczniów tej szkoły żywo się interesujemy tym, co się dzieje u nas w szkole i obok niej. I też naprawdę z wielką radością przyjęliśmy informację w 2017 roku, że projekt rozbudowy naszej szkoły o salę koncertową dostał się z listy rezerwowej na listę podstawowych projektów do dofinansowania. I mieliśmy taką nadzieję, że termin, który był w tym projekcie, czyli 31 grudnia 2019, zostanie dotrzymany i ta sala koncertowa już będzie funkcjonowała. Losy inwestycji wartej ponad 15 milionów złotych ważyły się kilka miesięcy. Trzeba przypomnieć, że pozyskiwanie środków na ten cel, który jest naprawdę naszą wizytówką, a szczególnie szkoły muzycznej, czyli sala koncertowa, był bardzo trudny. Przypominam sobie spotkania, które miały miejsce w szkole muzycznej, gdzie brakowało tych środków ponad 2 miliony. Udało się pozyskać je z Ministerstwa Kultury. Dzisiaj trzeba powiedzieć, że ta inwestycja była zagrożona, dlatego też interweniowałem w Ministerstwie Kultury, by po prostu wyjaśnić sytuację. Po miesiącach przerwy i nerwów budowa ma zostać wkrótce wznowiona. Chcieliśmy prosić o komentarz w tej sprawie dyrektora szkoły, jednak przebywa obecnie na urlopie chorobowym. Z informacji, które posiadamy jako rodzice, wiemy, że 2 grudnia został ogłoszony kolejny przetarg na dokończenie tej inwestycji. 20 grudnia została wybrana firma, która będzie kończyła tę inwestycję. Natomiast wiem z informacji, które posiadam, w najbliższych dniach zostanie podpisana umowa na dokończenie tej inwestycji polegającej na rozbudowie właśnie tej sali koncertowej, z czego się bardzo cieszymy. Sala koncertowa jest o tyle cenną inwestycją, że skorzystają na niej nie tylko mieszkańcy Jastrzębia, ale także sąsiednie miasta, które też takiego obiektu u siebie nie mają. Były na początku sytuacje, które miały decydować o tym, czy szkoła dostanie możliwość budowy tej sali koncertowej w Jastrzębiu, czy będzie to Rybnik. Udało się przekonać pana ministra do Jastrzębia i dzisiaj trzeba wszystko zrobić, żeby ta inwestycja była wykonana, żeby można było powiedzieć, że zadanie zostało wykonane i mamy z tego dużą satysfakcję. Dodajmy, że sala powstaje tuż obok budynku szkoły muzycznej. Ma pomieścić około 360 osób.